Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do prezentacji i do promocji naszego wydawnictwa, które powstało w ramach Centralnego Projektu Badawczego Ziemie Polskie pod Okupacją. To wydawnictwo to nosi ono tytuł Polska pod Okupacją. Właśnie ukazał się pierwszy jego tom. Jest to wydawnictwo, jak już powiedziałem, projektowe, które będzie towarzyszyć naszemu projektowi, myślę, jeszcze długo, w którym będziemy publikować teksty dotyczące okupacji ziem polskich, dotyczące państwa podziemnego. Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoli przybliżyć Państwu nasze zamiary, jeżeli chodzi o wydawnictwo i zachęci być może również badaczy z zewnątrz do publikowania na łamach wydawnictwa. W dyskusji na ten temat wezmą udział dr Marek Gałęzowski, który jest przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego oraz członkowie Kolegium Redakcyjnego dr Kalbarczyk, dr Toborek i dr Piątkowski. A na koniec poprosimy o kilka słów komentarza również pana profesora Grzegorza Mazura z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pana profesora Eugeniusza Cezarego Króla, dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Proszę bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, kilka słów wstępu tylko dotyczącego historii tego naszego wydawnictwa. Jak wspomniał mój szacowny kolega dr Marcin Przegiętka, głównego wydawnictwa projektu, Centralnego Projektu Badawczego Ziemie Polskie pod Okupacją 1939-1945. Badania nad dziejami ziem polskich w czasie II wojny światowej, nad losami obywateli polskich w tym dramatycznym okresie trwają od początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Ale pod koniec 2012 roku te badania uległy pewnej organizacyjnej zmianie. Wówczas to decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powstał centralny projekt badawczy właśnie pod taką wspominaną już nazwą. Powtórzę, Ziemie Polskie pod Okupacją 1939-1945. I wówczas jako koordynator tego projektu badawczego zdecydowałem o stworzeniu wydawnictwa, które byłoby wydawnictwem nowym, poświęconym tylko i wyłącznie tematyce drugowojennej, dotyczącej dziejów ziem polskich w czasie II wojny światowej, głównego stałego wydawnictwa tego projektu badawczego. Podjąłem taką decyzję formalną jako koordynator, ale to wydawnictwo ma, można tak kolokwialnie powiedzieć, dwóch ojców, ponieważ ja zdecydowałem tylko o stworzeniu tego wydawnictwa, natomiast stało się to w toku długich rozmów z moim najbliższym, wówczas współpracownikiem, obecnym tutaj doktorem Sławomirem Kalbarczykiem. Do naszego grona dobraliśmy sobie jeszcze trzeciego kolegę, również tutaj obecnego, doktora Sebastiana Piątkowskiego i wspólnie stworzyliśmy zasady tego wydawnictwa, jego formę. Wymyśliliśmy tytuł Polska pod okupacją 1939-1945, a później zaprosiliśmy też do współpracy jeszcze kilku innych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, wspólnie tworząc kolegium redakcyjne tego wydawnictwa. I do tego kolegium ostatecznie poza naszą trójką weszła jeszcze Aleksandra Namysło, Janusz Wróbel, Tomasz Toborek, również obecny tutaj z nami, i Mirosław Sikora. Jesienią ubiegłego roku, po moim ustąpieniu z funkcji koordynatora tego projektu, do redakcji zaprosiliśmy jeszcze doktora Marcina Przegiętkę, który otworzył nasze spotkanie, który został nowym koordynatorem. Ja rzecz jasna pozostałem w tym kolegium, wówczas też zostałem przez koleżankę i kolegów wybrany przewodniczącym tego kolegium, tego wydawnictwa.
W chwili obecnej świeżo, no możemy już Państwo widzieli, możemy pokazać ten pierwszy tom, zaprezentować go dzisiaj. Jest już gotowy tom drugi, zamknięty w redakcji. Na tom trzeci i czwarty planujemy, że złożą się artykuły, które powstaną w ramach, na bazie konferencji, która odbywa się dziś, będzie odbywać się jeszcze jutro, i planujemy, że będzie to wydawnictwo stałe, to znaczy będzie ukazywać się, dopóki w ramach Instytutu Pamięci Narodowej będzie prowadzony projekt Ziemie Polskie pod okupacją. W tym tomie pierwszym, on ma charakter, można powiedzieć, taki modelowy, to znaczy chcielibyśmy, żeby kolejne tomy w sensie formalnym, tematycznym, formalnym i tematycznym wyglądały podobnie. To znaczy zwrócą Państwo uwagę, że na artykuły zamieszczone w tym tomie składają się teksty, które dotyczą polityki okupacyjnej Niemiec hitlerowskich na ziemiach polskich w czasie wojny, polityki sowieckiej i polskiego państwa podziemnego. I to są jak gdyby główne trzy obszary, które obejmuje wspomniany projekt. Nie będę może szczegółowo mówił o zawartości tego tomu, to i tak pewnie jeszcze w czasie dyskusji porozmawiamy o tym, może o tej tematyce, która mi jest najbliższa, dziejów polskiego państwa podziemnego. Wspomnę tylko, że są tutaj teksty dwóch młodych historyków z Centrali Biura Edukacji Publicznej, które dotyczą początku dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej w konspiracji, czyli jednego z tych głównych ugrupowań politycznych Polski podziemnej, ale jest i drugi tekst bardzo, bardzo interesujący, w pełni oryginalny, ponieważ dotyczący organizacji, która w zasadzie dotychczas badana nie była, wywodzącej się z chrześcijańskiej demokracji, organizacji Unia. Może na koniec jeszcze tego wstępu wspomnę tylko pokrótce, jakie przesłanki przyświecały nam, kiedy to wydawnictwo tworzyliśmy. Otóż początkowo te zamierzenia nasze były, można powiedzieć, dość skromne, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim stworzyć wydawnictwo, w którym mogliby publikować uczestnicy projektu Ziemie Polskie pod okupacją. To są historycy najróżniejszych pokoleń. Ja akurat wspomniałem o tych dwóch debiutujących, no ale są oczywiście historycy już troszkę starsi, tak jak ja, jeszcze z pokolenia starszego niż ja i moi koledzy. Także na tym nam zależało, żeby przede wszystkim publikowali w tym wydawnictwie, mieli możliwość publikacji pracownicy Instytutu, żeby to wydawnictwo też w jakimś sensie integrowało uczestników tego projektu. To traktowaliśmy jako punkt wyjścia, ale rzecz jasna, liczyliśmy wtedy i liczymy nadal, że uda nam się zaprosić także autorów zewnętrznych. Oni zresztą są obecni tutaj w tym pierwszym tomie, choć w skromnej liczbie dwóch osób tylko. No i cóż, no, zależało nam też, żeby był to taki, nie chciałbym, żeby to jakoś pompatycznie zabrzmiało, ale nasz, czyli historyków Instytutu Pamięci Narodowej zajmujących się dziejami ziem polskich w czasie II wojny światowej, skromny wkład w historiografię polską. Wyraz, efekt naszej pracy badawczej. Dziękuję bardzo. Ja dopowiadając, może
do tego, co powiedział przewodniczący kolegium, powiem, że to wydawnictwo miało także mieć taki charakter, powiedziałbym, nieco utylitarny. Otóż zależało nam na tym, żeby mieć miejsce do publikowania mniejszych prac, które powstają w ramach realizacji projektu drugowojennego. Nie wszystkie zagadnienia, nie wszystkie kwestie nadają się do ujęcia monograficznego, książkowego. Niektóre zagadnienia mają charakter węższy i chcieliśmy, żeby było miejsce po prostu do tego, aby tego typu prace, które dotyczą zagadnień mniejszych, ale niekoniecznie marginalnych, ale w każdym razie objętościowo nie nadających się na ujęcie monograficzne, żebyśmy po prostu, żeby ten zespół, który prowadzi badania nad II wojną w Instytucie Pamięci Narodowej, a liczy on ponad 30 osób, miał także możliwość prezentacji własnych prac mniejszych. I to wydawnictwo także miało stanowić także miejsce, gdzie wypełniane są luki historiografii, które dotyczą okresu II wojny światowej. Czy ten pierwszy tom i kolejny spełnią te nadzieje, szczególnie w zakresie wypełniania owych luk, których wbrew pozorom jest bardzo wiele, i to nie tylko dotyczące okupacji sowieckiej, badania nad którą mają oczywiście krótszy okres czasu niż badania nad okupacją niemiecką, ale właśnie ta okupacja niemiecka, która jest badana dużo, dużo dłużej, jak się okazuje, ma także wiele luk badawczych i wiele jeszcze tutaj można nowych rzeczy napisać. Jeśli ja ze swojego punktu widzenia jako członek kolegium redakcyjnego cieszę się z ukazania się tego pierwszego tomu, na który, od którego jakby pomysłu do realizacji jednak minęło trochę czasu, ale chciałbym się też podzielić taką krótką refleksją, może takim małym niepokojem co do jakby przyszłości tego wydawnictwa. Otóż pierwszy tom, jak z samej nazwy tego wydawnictwa wynika, powinno się, na jego łamach powinny się ukazywać prace poświęcone zarówno okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. I ten pierwszy tom, można powiedzieć, że zasadniczo realizuje ten postulat pewnej równowagi, dlatego że w wiodącym dziale studiów są zarówno studia poświęcone okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. I tak powinno być, żadna z tych okupacji nie powinna ulec marginalizacji, ani stanowić tła dla tej drugiej okupacji. I nie może być tak, że pod szyldem tego wydawnictwa publikowane są wydawnictwa dotyczące tylko jednej okupacji. I tak jak sądzę, powtórzę jeszcze raz, ten pierwszy tom, w którym zarówno są recenzje poświęcone okupacji sowieckiej, jak i studia, wydaje mi się, że zachowuje tą równowagę. Także tutaj kolejne planowane tomy, na które złożył się materiały konferencyjne, również to już będziemy mieli idealną równowagę, bo tutaj konferencja nasza poświęcona jest obu okupacjom porówno. Natomiast my już zebraliśmy materiał do drugiego tomu i widać wyraźnie, że mamy pewną przewagę tekstów i to zdecydowaną nawet przewagę tekstów dotyczącą okupacji niemieckiej. I chyba to nie jest przypadek. Ten drugi tom odzwierciedla jakby naturalne zainteresowania, w sposób taki dość wyraźny odzwierciedla zainteresowania badawcze pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, które koncentrują się jednak na okupacji niemieckiej. No, naszą troską jest to, żeby jednak ten stan równowagi został utrzymany i żeby w tym wydawnictwie pojawiały się teksty poświęcone zarówno jednej, jak i drugiej okupacji. Stąd nasza zachęta kierowana pod adresem obecnych także tutaj czołowych badaczy okupacji sowieckiej do zgłaszania tekstów do naszego wydawnictwa. Mam nadzieję, że zmaterializowanie się tego wydawnictwa będzie takim, można powiedzieć, magnesem, który przyciągnie badaczy, którzy oczywiście są zainteresowani w publikowaniu swoich badań, więc prosimy o teksty. Oczywiście to rozwiązanie jest rozwiązaniem, no, powiedziałbym, na krótką metę. Żeby zapewnić sobie stały dopływ tekstów, powinniśmy oczywiście myśleć o tym, żeby z samego Instytutu, bo nie zawsze jest tak, że autorzy, którzy zajmują się okupacją sowiecką, będą chcieli u nas publikować. Mamy taką nadzieję, lecz tak pewności nie mamy.
Także tak sobie myśląc o przyszłości tego wydawnictwa i tym postulowanym stanie równowagi, który wydaje mi się konieczny, no mam nadzieję, że także w samym Instytucie doprowadziłbym do pewnego zdynamizowania badań nad okupacją sowiecką. Wychowamy sobie młodych historyków, bo to jest okupacja z krótszym oddechem. Tutaj jeszcze wiele można zrobić i myślę, że będzie to zachęta dla młodych badaczy, których no, zatrudniamy także w Instytucie, ale mam nadzieję, że będziemy mieli także no, przepływ nowych sił, zainteresują się tą okupacją, która no, stwarza po prostu nowe możliwości badawcze, niezależnie od tego, co było tu sygnalizowane, że no, z dostępem do źródeł sowieckich jest źle, a może być jeszcze gorzej, dlatego że tutaj niestety w dużej mierze zależy to od sytuacji politycznej, a ta niestety stale się pogarsza. I to taka krótka refleksja, przekazuję kolejnemu członkowi kolegium, panu doktorowi Toporkowi. Dziękuję bardzo. Ja może takie też uzupełnienie, refleksja na tym naszym tomie, na obwolucie jest informacja, że obchodzimy 15-lecie Instytutu Pamięci Narodowej. My 5 lat temu w oddziale łódzkim IPN-u przygotowaliśmy taką konferencję na 10-lecie, w której badacze różnych okresów, różnych zagadnień podsumowywali działalność Instytutu Pamięci Narodowej, oceniali wartość publikacji ze wszystkich okresów, począwszy od roku 1939, skończywszy na 1989. I w swojej ocenie tegoż dorobku IPN-u z okresu II wojny światowej, której dokonywał pan profesor Tomasz Szarota, on zauważył spośród wielu takich dość krytycznych uwag także brak krytyki naukowej, brak tego naukowej wymiany myśli, brak także forum takiego, na którym historycy IPN-u właśnie na ten temat by się wypowiadali. Ale tak, no i też przyszło mi do głowy, że właśnie brakuje tego forum, brakuje miejsca, gdzie na przykład młodzi badacze będą mogli opublikować cząstkowe badania, przygotowujący dopiero swoje prace doktorskie, będą mogli te cząstkowe badanie opublikować, jakby zweryfikować je, gdzie po napisaniu, po skończeniu swojej nie wiem, pracy doktorskiej czy opublikowaniu jakiejś publikacji zwartej, doczekają się tej recenzji kogoś z bardziej doświadczonych pracowników naukowych, kto w jakiś sposób to zweryfikuje, oceni. Tego myślę, że w znacznym stopniu brakuje, nie tylko jeśli chodzi o problematykę II wojny światowej, ale w ogóle jak obserwuję swoich kolegów młodszych, nie wiem, piszących doktoraty, wydających książki, to rzadko się zdarza, żeby ktoś doczekał się recenzji na łamach pisma naukowego, często powiedzmy w tych tygodnikach opinii, to i owszem, tak, szczególnie jak temat jest dość jakiś gnośny czy kontrowersyjny, natomiast jeśli chodzi o prace stricte naukowe i czasopisma naukowe, to jest z tym o wiele gorzej, także bardzo byśmy chcieli, żeby było to nasze pismo, no nie takim, nie chodzi jakby o sformalizowanie w projekcie jakiegoś pisma, które będzie wydawane, ale że ono będzie rzeczywiście takim żywym forum, gdzie będą się ukazywały i recenzje oceniające nowe publikacje, że będziemy mieć jakieś publikacje opisujące to, co ukazuje się w historiografii państw sąsiednich, tak, gdzie będziemy poznawali to, co można po prostu przeczytać w języku niemieckim, rosyjskim i tak dalej. Bardzo, bardzo na to liczymy. Szanowni Państwo, cóż ja mogę powiedzieć tak naprawdę? Proszę Państwa, faktycznie teraz zacząłem sobie przypominać właściwie genezę tego pomysłu i nasze pierwsze rozmowy, ale proszę Państwa, to jest tak, że faktycznie ja w pełni zgadzam się z tym, co powiedział mój przedmówca. W wielu projektach pojawiają się pisma czy serie prac zbiorowych, które mają być dopełnieniem jakichś przedsięwzięć. Natomiast w wielu przypadkach jest to zabieg sztuczny. Jeżeli dobrze sobie przypominam, to no, u genezy tego pomysłu, który wiele lat temu, można tak to powiedzieć, śmiało został rzucony, tkwiło przede wszystkim to,
że takiego pisma w Polsce dotychczas nie było i nie ma. Można zadać sobie pytanie, dlaczego. Problem z mojej perspektywy był prosty. Dzisiaj ta konferencja, to nasze dzisiejsze spotkanie pokazuje moim zdaniem pewien renesans badań nad historią Polaków, ziem polskich w latach 39-45. Jeszcze kilka lat temu my zwracaliśmy uwagę na fakt, że tak naprawdę okresem nie tyle wojny, co okupacjami, no nie zajmuje się w Polsce w sposób twórczy albo nikt, albo niemalże nikt. Pojawiały się prace uprofilowane militarnie, było dużo publikacji poświęconych szeroko rozumianym kresom wschodnim, natomiast i ziemie włączone do Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo leżało w pewnym sensie odłogiem. Dzisiaj obserwujemy pewne przełamanie tych tendencji, chociaż oczywiście w pełni słuszne jest to, co powiedział dr Karbarczyk. Widać silniejsze natężenie badań nad okupacją niemiecką niż badań nad okupacją sowiecką. Pojawił się, proszę Państwa, taki pomysł, właściwie o nim powiedziano już wszystko. Chcieliśmy dać z jednej strony możliwość pracownikom IPN-u z naszego projektu, ale także z projektu Zagłada Żydów na ziemiach polskich, przedstawienia wyników swoich badań. Ważne jest to, o czym mówił mój przedmówca. W naszych rozmowach akcentowano bardzo silnie słaby obieg w naszym kraju, że tak to określę, książek wydawanych poza naszymi granicami. My nieustannie stykaliśmy się z takimi sytuacjami, jak w przypadku doktora Karbarczyka. O, ma fajną książkę, bo pojechał na przykład do Rosji, kupił sobie i prawdopodobnie ma jedyny egzemplarz w Polsce i nikt tak naprawdę nie wie, że w Petersburgu czy w Moskwie ukazało się w nakładzie 200 czy 300 egzemplarzy jakieś wydawnictwo, które dla nas może być cenne. Podobnie jest z dostępem literatury niemieckojęzycznej. Postanowiliśmy szybko wprowadzić ten dział przegląd badań zagranicznych, żeby sygnalizować czytelnikom, iż ukazało się poza granicami naszego kraju coś wartościowego, coś warte kupienia nawet za walutę obcą i sprowadzenia na swoją domową półkę w bibliotece. W drugim tomie pojawiły się już recenzje, prawda, także wydawnictw polskojęzycznych. Chciałem przypomnieć, ale z tego, co jest mi wiadomo, ani w pierwszym tomie, ani w drugim żaden z autorów nie poszedł w tym kierunku. My te lata 39-45 rozumiemy troszkę szerzej. Od razu założyliśmy, że wydawnictwo będzie otwarte także dla opracowań dotyczących następstw okupacji, następstw medycznych czy psychologicznych, szeroko rozumianych konsekwencji, a także dla omawiania rozliczeń z okresem okupacji. Mieliśmy tutaj przede wszystkim na myśli procesy zbrodniarzy niemieckich. Akurat co do tej tematyki w naszym kraju jest dość dużo źródeł, ale jakoś na razie nie znalazł się żaden historyk, który chciałby się nad takimi problemami pochylić. Jak już wspomniano, proszę Państwa, jest już zebrany materiał do drugiego tomu. To też jest zasługa doktora Gałęzowskiego, iż mam nadzieję uda nam się utrzymać ten cykl coroczny wydawania kolejnych tomów. Drugi tom, który Państwo przypuszczam za rok na jesieni dostaną do rąk, jest moim zdaniem także bardzo ciekawy. Trzeci ma zawierać materiały z naszego dzisiejszego i jutrzejszego spotkania, więc proszę Państwa, odpukując w tym momencie, ja tylko mam nadzieję, że spotka się to wydawnictwo z odzewem, chociażby ogólnopolskim, tego bym sobie życzył, utrzyma się na rynku i że z roku na rok będzie się rozwijać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo członkom kolegium redakcyjnego. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu profesora Mazura, który być może mógłby się z nami podzielić swoimi refleksjami na temat samego wydawnictwa, jak i założeń. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni państwo, ja jestem w tej nietypowej sytuacji, że znam tom pierwszy i znam też tom drugi, bo tutaj nie wiem, czy wypada mi powiedzieć, że przeczytałem tom drugi jak w rękopisie. O. I bardzo się cieszę, że takie wydawnictwo jest. Dlaczego? Kiedyś dawno temu, w latach 60. ukazywał się taki rocznik Najnowsze dzieje Polski, wydawany w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, Najnowsze dzieje Polski 1939-1945. I to był periodyk, który zawierał, jak na owe czasy, mnóstwo materiałów o fundamentalnym, pionierskim charakterze. Dla przykładu tylko powiem, że tam był artykuł profesora Bartoszewskiego na temat organizacji WAWER, że tam był artykuł profesora Zamoyskiego o konferencji belgradzkiej ZWZ i mnóstwo innych. Tam po prostu były materiały, które ukazywały się jako pierwsze, podejmowały jako pierwsze węzłowe problemy z dziejów II wojny światowej. I to był periodyk, który był, powiem szczerze, bardzo zasłużony, ale ukazywał się już dość dawno temu i chyba troszkę poszedł w zapomnienie, dlatego cieszę się, że to się zaczęło ukazywać, mianowicie Polska pod okupacją 39-45. Bo uważam, że powinien ukazywać się periodyk dotyczący właśnie tego okresu, dotyczący historii Polski okresu II wojny światowej. I to jest pierwsza moja taka zasadnicza refleksja. Druga refleksja dotyczy tego, że kiedyś, to już będzie dobrych kilka lat temu, ukazała się taka potężna księga pod redakcją profesora Rafała Wnuka, Atlas podziemia niepodległościowego. Rozmawiając z redaktorem, profesorem Wnukiem, powiedziałem mu: słuchaj, ale właściwie to powinien ukazać się Atlas podziemia okresu II wojny światowej. A co usłyszałem odpowiedź: słuchaj, ale ty wiesz, ile tomów musiałby liczyć Atlas podziemia polskiego okresu II wojny światowej? I wtedy uzmysłowiłem sobie, że w gruncie rzeczy są to dwie sprawy zupełnie nieporównywalne. Mianowicie Atlas podziemia polskiego okresu właśnie lat II wojny światowej, a więc ten atlas, który powinien zostać zrobiony, musiałby liczyć dobrych chyba kilkanaście tomów. Ale jest to rzecz, która kiedyś powinna zostać zrobiona. Mam nadzieję, że coś takiego jak ta Polska pod okupacją jest do tego dobrym wstępem, ponieważ można by teraz wyliczać, ile zagadnień, ile spraw jest jeszcze do opisania, do opracowania. I jakbyśmy zaczęli wyliczać, to by nam zeszło mnóstwo czasu. I wreszcie moja ostatnia refleksja, tutaj już z panem profesorem żeśmy wymienili uwagi na ten temat, że
co do tematyki obu okupacji. Mianowicie, proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. Dominuje i będzie dominować tematyka okupacji niemieckiej. Dlaczego? Dlatego, że Polska była w stanie wojny z Niemcami i przez większą część, przygniatającą część wojny była pod okupacją niemiecką. Pod okupacją sowiecką była połowa Polski przez niepełne 2 lata. I to jest różnica w ilości wydarzeń, w ilości materiału źródłowego, w tym, co jest do opisania. Po prostu okupacji niemieckiej było więcej, jakby to powiedzieć, jest więcej do omówienia, do opisania. Jest to większe zadanie do zrobienia. A co do okupacji sowieckiej, my jeszcze zapominamy o, jeśli można już tak ostatnie słowo wrzucić, że jeszcze dodatkowo jest sporo literatury ukraińskiej, którą trzeba wykorzystywać oczywiście z ostrożnością, ale Ukraińcy wydali trochę publikacji wartościowych na ten temat. I na tym bym na razie zakończył. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I o zabranie głosu poproszę pana profesora Króla. Dziękuję za możliwość znalezienia się w tym czcigodnym prezydium. Proszę państwa, bez kwestii popieram tę ideę, że będzie wydawnictwo periodyczne nazwane generalnie Polska pod okupacją. Pytanie tylko, w jakiej kadencji czasowej się będą te tomy ukazywały, bo to będzie rzutować na aktualność tego, co w tych tomach będzie. Nie wiem, czy to mają być z założenia roczniki, czy półroczniki, czy tak jak sytuacja zezwoli, to znaczy jak zezwolą na to odpowiednie prace. Na razie się cieszę z samego faktu. Mam trochę inne zdanie w stosunku do pana doktora Kalbarczyka, co się tyczy z zawartości. Mnie się wydaje, że ten tom nie jest jeszcze zrównoważony. Tak jak pan profesor Mazur powiedział, tutaj jednak wyraźnie dominuje problematyka związana z okupacją niemiecką. Artykuły dotyczące okupacji radzieckiej czy też sowieckiej są w wyraźnej mniejszości, zarówno co do studiów, jak i co do materiału, bo tekst bardzo interesujący pana Marka Heinderka jest jednak związany z Polskim Państwem Podziemnym. To samo dotyczy badań. Tutaj tylko Jurek Milewski ma swój ciekawy tekst o okupacji radzieckiej na ziemiach północno-wschodnich. To samo pewne niezrównoważenie dotyczy recenzji. Zakładam, że to, o czym pan doktor Kalbarczyk mówił, to jest takie wyrażenie nadziei, że te tomy będą jeszcze bardziej zrównoważone, tak bym to może ujął. Ja jeszcze chciałbym się zapytać przy okazji, czy jak się kolegium redakcyjne zapatruje na inne przejawy okupacji, co robić z Litwą, co robić ze Słowacją, czy potraktować to jako czasowe przebywanie, bo i taki eufemizm czytałem, czy traktować to jako strukturę zwaną okupacją. Siłą rzeczy, jak państwo się domyślają, tutaj w grę wchodzą pewne antecedencje natury politycznej, które sięgają po dzień dzisiejszy. No, ale jest pewien problem. Nie da się tego zaprzeczyć. Pan profesor Mazur zauważył, że tej okupacji niemieckiej zawsze będzie więcej. No tak, ale jeśli potraktujemy
okupację radziecką w trybie ekstensywnym, to znaczy uwzględniając również okres 44-45 oraz konsekwencje okupacji radzieckiej w dłuższym odcinku czasu, to wydaje mi się, że tej okupacji radzieckiej też będzie sporo. Tym bardziej, że jak Państwo doskonale wiedzą, zasoby źródłowe radzieckie są postradzieckie, są ciągle jeszcze nie w pełni spenetrowane. Teraz akurat jest pewien dołek. Mój doktorant donosił mi z archiwów i białoruskich, i rosyjskich, że jest bardzo chłodny klimat, jeśli chodzi o udostępnianie materiałów, znacznie chłodniejszych niż to było na przykład rok temu. My jako historycy jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego falowego rozwoju wydarzeń i mam nadzieję, że za jakiś czas to się polepszy, ale kiedy, to wiadomo, że trudno na to pytanie odpowiedzieć, a skądinąd wiadomo, że materiałów jest ogromnie wiele niespenetrowanych dotyczących okupacji radzieckiej i konsekwencji, bo ja się zgadzam, że naszą wspólną inicjatywą, jeśli idzie o Polskę pod okupacjami, powinno być również badanie konsekwencji, zarówno w ujęciu medycznym, psychologicznym, ale też i demograficznym, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Słowem, cieszę się bardzo na ten tom, który na razie łapczywie tylko przejrzałem, ale liczę, że się w niego wgłębię i chcę odnieść się, jeśli pan pozwoli, do jednego tekstu, który mnie szczególnie zainteresował i którego nie tylko przejrzałem, ale przeczytałem starannie. Myślę tutaj o artykule pana doktora Sikory, Służba Bezpieczeństwa SS jako instrument pomiaru opinii publicznej w III Rzeszy. Pan doktor się niejako zabezpieczył, dodając drugie zdanie, wstępne ustalenia z perspektywy prowincji górnośląskiej. Ja bym chciał jego myśl troszkę rozszerzyć. Uważam to za bardzo ważny fragment, po dzień dzisiejszy niespenetrowany dostatecznie, również z perspektywy polskich historyków. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wreszcie po długich i ciężkich cierpieniach w 1977 roku znalazłem się w Koblencji, po 5 latach walki ze Służbą Bezpieczeństwa, która nie miała ochoty mi dać zgody na stypendium Instytutu Historii Europejskiej w Moguncji, i jak wreszcie się tam znalazłem, to jednym z pierwszych obszarów, który spenetrowałem, to były właśnie Meldungen aus dem Reich, czyli to, co pan Sikora omawia z tej perspektywy górnośląskiej, mianowicie ekspertyzy Służby Bezpieczeństwa, czyli SD w ramach SS, które stanowią swoisty rodzaj badania opinii publicznej. Tu dotykamy dość interesującego problemu, a może nawet bardzo interesującego problemu, mianowicie systemy totalitarne, takie jak III Rzesza, faszystowskie Włochy i stalinowski Związek Radziecki, penetrowały opinię publiczną metodą policyjną. W przypadku III Rzeszy założenie było takie, że policja, która zbierała materiały dotyczące poglądów różnych grup społecznych na różnych poziomach administracyjnych, ma przekazać niefarbowany obraz tego, co słyszy. I tak w latach 1939-43 było. Starannie podkreślano to, że władza powinna wiedzieć, jak jest naprawdę. Co władza z tą wiedzą potem zrobi, to jest druga kwestia, bo wtedy wchodzi w grę działanie propagandowe. I tak zresztą było w wielu przypadkach. Ale ten materiał 39, na marginesie, te materiały, które się nazywają Meldunki z Rzeszy, Meldungen aus dem Reich, zaczęły się już ukazywać w 38, a nie w 39. W każdym razie takie są materiały w archiwum niemieckim. Nie rozwijając tego tematu, bo zaraz bym z głową w to wszedł, chcę Państwu powiedzieć, że po pierwsze Meldungen aus dem Reich na poziomie najwyższym uogólnienia, czyli to, co dostawało 60 kilku przedstawicieli najwyższych władz III Rzeszy, są zachowane kompletnie. To są biuletyny mniej więcej 2 razy w tygodniu wydawane. One zostały wydane przez stronę niemiecką w 11 tomach, ale
i to jest to coś, co pragnę podkreślić, to jest wybór, który w znacznym stopniu uszczupla to, co zostało tam napisane na tematy polskie. Mianowicie badanie opinii publicznej w Generalnym Gubernatorstwie, badanie opinii publicznej na temat ziem wcielonych, polskich ziem wcielonych do Rzeszy, badanie środowiska robotników przemysłowej w Rzeszy. Słowem, to są takie materiały, które w tej chwili są poza obszarem wydania niemieckiego. Tak się złożyło, że ja w formie mikrofilmu mam te wszystkie materiały, które są suplementem do tych 11 tomów niemieckich. I być może uda mi się pozyskać na przykład szacowną instytucję IPN-u do wydania tych materiałów. Oczywiście w wyborze, bo to jest ogromny materiał. Państwo wiedzą, że moje podniecenie bierze się z faktu, że udało mi się wydać wybór z dzienników Goebbelsa, co było też trudnym zadaniem. I być może dałoby się coś takiego odnieść do meldunków z Rzeszy. W każdym razie sygnalizuję Państwu taki problem, że to jest bardzo ciekawy, niespenetrowany materiał, ale proszę mieć świadomość, meldunki z Rzeszy to jest uogólniona wersja. Natomiast te meldunki bazowały na meldunkach cząstkowych wywodzących się od szczebla gmin przez powiaty i landy. Na każdym z tych obszarów zachowały się zwykle materiały. Badacze niemieccy już to spenetrowali. Na przykład są artykuły pod tytułem Trzecia Rzesza a Kościół w świetle materiałów demoskopijnych, w cudzysłowie, SD na poziomie powiatu, na poziomie landu. To jest bardzo interesująca lektura. Ona się dopiero w Niemczech rozwija. Nas najbardziej oczywiście interesuje to, co się tam dzieje na temat spraw polskich, a dzieje się sporo. I jeszcze jedną rzecz dodam. Oprócz tego zbioru, który wywodzi się z SD, czyli Służby Bezpieczeństwa, istnieje również rodzaj biuletynu Gestapo, który nazywa się Meldung, żeby nie pomylił, politisch polizeiliche wichtigen Ereignisse. Meldunek o ważnych wydarzeniach z punktu widzenia polityki policyjnej, czyli albo z punktu widzenia polityczno-policyjnego. I znowu jest to kompletnie zachowany zbiór. On ma inny nieco charakter. On odnosi się do spraw konkretnych. Na przykład w powiecie Sokołów Podlaski aresztowano grupę, przy której znaleziono to i to. Zrobiono łapankę, w trakcie których aresztowano, jak się okazało, przedstawicieli reakcyjnego czy też bandyckiego podziemia związanego z Armią Krajową. Słowem, to znowu jest bardzo ciekawy przyczynek i chciałbym Państwu to wszystko zaanonsować, bo ja wprawdzie mam to od 1977 roku, ale jak spróbowałem to wydać, no to przez wiele lat panowała taka głucha cisza i no nie było zainteresowania. Może teraz będzie. I cieszę się, że pan doktor Sikora pozwolił mi mieć tę nadzieję. Materiał ten, który on przedstawił, wydaje mi się, że powinien być na tyle przekonujący, żeby również i ten obszar badawczy uruchomić. Dziękuję i przepraszam za długość wystąpienia. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Marku, czy chcesz odpowiedzieć od razu? Jeżeli chodzi o terminy publikacji kolejnych tomów, to chcemy, aby kolejne tomy były wydawane w terminie co roku mniej więcej. Także takie jest nasze zamierzenie. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować w rzeczywistości. Chciałbym teraz zaprosić do dyskusji Państwa. Czy macie Państwo jakieś pytania, refleksje? Chcielibyście Państwo nawiązać do przedstawionych przez nas zamierzeń dotyczących naszego wydawnictwa? Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, ja pewną refleksją i może z pewnym postulatem, nie wiem, czy możliwym do zrealizowania. Ja, jak obserwuję obecną konferencję, tak na początku stwierdziłem, brakuje tutaj historyków gospodarczych. No nie? Ja sobie nie wyobrażam
przedstawienia pełnego obrazu okupacji bez życia gospodarczego, bo ono i pozwoli również i Państwu wyciągać pewne wnioski. I ja tak się zastanawiam, o ile Pan Profesor mówił o najnowszych dziejach polskiej dotyczących 39-45, to Pan Profesor dobrze pamięta, że Pan Profesor czytał, ja też z tego korzystałem, że tam pojawiały się również artykuły dotyczące życia gospodarczego. Tam na przykład znalazłem wspomnienia dyrektora banku PBR-u za okres okupacji Stanisława Riedla najnowszych i wiele innych. I teraz problem na czym polega? Ja nie znam dokładnie tego tomu, ale z tej konferencji widzę, że jeżeli się pojawią dwa czy trzy artykuły gospodarcze, to będzie praktycznie, to będzie wszystko, no nie, bo takie pogłębione, to jest pierwsza rzecz. Problem polega może na tym, że Państwo, jeżeli myślicie o wykształceniu młodej kadry, która będzie się zajmowała terenami wschodnimi, to ja może bym podpowiedział, spróbujcie też wykształcić młodą kadrę, przynajmniej parę osób, które będą się zajmowały też i życiem gospodarczym, czyli gospodarką pod okupacją, pod różnymi okupacjami. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ badania gospodarcze, historyków gospodarczych praktycznie skończyły się na 1989 roku i to wynikało też z tego, z ucieczki przed politycznym historią tą gospodarczą i po 1989 roku, jak ja to obserwuję, mamy taką lekką zapaść, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej, albo też poszukajcie wśród historyków gospodarczych i nakłońcie ich do tego, żeby też się zajęli tym tematem, a naprawdę jak ja zajmuję się, bo zajmuję się czy bankowością, czy rolnictwem, czy innymi aspektami podczas II wojny światowej, to świetle tych materiałów archiwalnych to troszkę się inaczej jawi niż mamy stereotypy pewne, czy pewne przyjęte rzeczy dotyczące II wojny światowej. Tylko taka moja krótka uwaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ryszard Kaczmarek. Ja mam taką, może nie uwagę, ale podobnie jak tutaj mój przedmówca, rodzaj postulatu. Ja wiem, że jak jest nowe czasopismo, to można wrzucać bez końca, szczególnie w takiej tematyce, że dobrze, żeby się tam pojawiło to lub tamto i tych problemów można mnożyć bez końca. Za to przyznam szczerze, że miałem tylko okazję oczywiście dzisiaj tylko przejrzeć ten tom, bo go wcześniej w rękach nie miałem. Trochę wiem o projekcie, że brakuje mi czegoś, co tutaj się pojawiało, co wydaje mi się szalenie ważne. Mianowicie oprócz takiej perspektywy czysto polskiej dotyczącej okupacji, znaczy polskiej refleksji historycznej, tutaj się zgadzam, że ona jest w tej chwili czymś nowym, to znaczy co najmniej zainteresowania badawcze dotyczące okupacji i niemieckiej, i sowieckiej w tej chwili rozwijają się dość szybko i jest cała grupa młodych ludzi, która dość intensywnie w różnych ośrodkach to robi, to biorąc pod uwagę, że ostatnie kilkanaście lat właśnie dokładnie, to znaczy gdzieś tam lata 90. i początek tego stulecia były no pełne właściwie badań nad okupacjami europejskimi z różnych punktów widzenia, to wydaje mi się szalenie celowe włączenie jak gdyby tych badań albo tych refleksji, które pojawiają się na takich konferencjach jak ta, albo w czasopiśmie do pewnego porównanie to jest chyba za dużo powiedziane, ale do konfrontacji z tym, co mówiono o pewnych zagadnieniach w Europie. I ja doceniam to, że się pojawia, będą pojawiać w tych kolejnych tomach informacje o publikacjach, które są nowe i rzeczywiście rzadko docierają informacje o tych publikacjach do odbiorców w Polsce. Ale myślę, że ambicją tego typu czasopisma powinno być to, żeby zapraszać ludzi z zewnątrz w pewnych tematach, które są zamknięte, znaczy są jakąś grupą tematów w tym czasopiśmie, no nie wiem, no na przykład Zelbszutz, który tam się gdzieś pojawia, albo tematy dotyczące historii gospodarczej, żeby pokazać, jak mówię, nie porównywać, bo to jest chyba za daleko powiedziane, ale skonfrontować to z tym, jak wyglądały podobne zagadnienia pod innymi okupacjami. To jest według mnie szalenie istotne, jeżeli chcemy być zauważani też na zewnątrz. Samą problematyką polskiej okupacji nie zainteresujemy historyków w Europie, zainteresujemy ich wówczas tylko, kiedy będziemy mogli pokazać to, odbijając się jak gdyby w tym lustrze badań w innych krajach i to niekoniecznie tylko
dotyczyć to musi okupacji niemieckiej i sowieckiej. Tutaj wiadomo, że takie badania były prowadzone od wielu lat. Ja się też chcę odnieść do pewnego czasopisma, którego na rynku już nie ma od wielu lat. Ono oczywiście nie dotyczyło polskiej okupacji, ale chodzi mi o studia nad faszyzmem wrocławskie, które też przestały się ukazywać. Były no, jak gdyby takim dowodem na siłę ośrodka wrocławskiego w latach powiedzmy 80., 90., nawet wcześniej trochę. Tam właśnie, oczywiście jak mówię, tematyka tam była trochę inna, znaczy badania nad faszyzmem w sposób naturalny prowadziły do badań porównawczych, ale tam artykuły z reguły jak gdyby stwarzały tę perspektywę badań szerszych niż tylko wewnątrzpolskich i no wydaje mi się, że warto byłoby może nawet cały tom poświęcić kiedyś temu, żeby spojrzeć na polskie okupacje przez pryzmat okupacji europejskich. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ja mam właściwie tylko dwa pytania, to znaczy jedno, skąd się bierze liczba pojedyncza pod okupacją, a przecież chodzi przynajmniej o dwie okupacje. No a poza tym właśnie mnie to też interesuje, to co Pan Profesor Król o czym wspomniał, to znaczy się czy faktycznie będą pominięte te pozostałe dwie okupacje? Dobrze, to na pierwszą część tego pytania odpowie dr Kalbarczyk. My mieliśmy już o to pewien spór, trudno powiedzieć. No, ktoś już po prostu wewnątrz Instytutu podniósł ten problem. Ja na to dość obszernie wspólnie odpowiedzieliśmy na to pytanie i poproszę Sławku, czy to może wyjaśnisz, dlaczego pod okupacją? Znaczy bardzo krótko, Polska pod okupacją, a nie pod okupacjami, dlatego że mówimy o pewnym zjawisku, jakim jest okupacja, nie kawałkujemy na różne okupacje, po prostu obejmuje to wszelkie możliwe okupacje i mówimy o jednym zjawisku, jakim jest okupacja jako taka. Nie, że tak powiem, językowo zostało to i pojęciowo wyjaśnione, wszystko jest poprawnie i nawet w opinii językoznawczej było stwierdzone, że gdyby była Polska pod okupacjami, to może byłoby nawet niepoprawnie. Tak to wyjaśniliśmy, bo nawet wewnątrz Instytutu były pytania, czy jest to całkowicie poprawne, ale mówimy o jednym zjawisku, jakim jest okupacja. Tak samo jak mówimy o pogodzie, a nie o pogodach, także to mniej więcej mówimy o jednym zjawisku. Natomiast ja, jeśli można się do, skoro już jestem przy głosie, do tego, co pan profesor Kaczmarek powiedział. No oczywiście my startujemy, to jest postulat, który nie możemy dać od razu wszystkiego, też jest, no obowiązuje nas prosta zasada, tak krawiec kraj jak materii staje, no my publikujemy teksty autorów, którzy się do nas zgłaszają, kwestia animowania tych badań, to jest jeszcze śpiew przyszłości. Natomiast pewne perspektywy już się tak naturalnie pojawiają. To jest pewna kwestia, to też myślę, to wydawnictwo jest takim trochę żywym organizmem, które dopiero, że tam idąc w stronę tej metafory, zostało dopiero zasadzone. Nie ma jeszcze wszystkich konarów tego drzewa, liści i tak dalej. Ale pewne rzeczy wydaje się już się pojawiają, bo tak jak tu zwrócił uwagę dr Piątkowski, my chcemy też zajmować się następstwami okupacji, a szczególnie tymi bezpośrednimi następstwami okupacji. I jeżeli chcemy zainteresować badaczy i inne kraje tą naszą tematyką, to tak jak mówię, już pewne naturalną rzeczy koleją perspektywy się pojawiają. Na przykład nie wykluczamy takiej możliwości, sądzę, że jest to do przyjęcia, że na przykład w piśmie, w tym wydawnictwie będziemy pisać o bezpośrednim następstwie okupacji, jakim były deportacje. Na przykład deportacja do Kazachstanu. W tej chwili zaczyna nam się powoli wyłaniać możliwość współpracy z polsko-kazachskiej, z badaczami z Kazachstanu, którzy może mało o tym wiemy, bo to jest dość egzotyczny jednak kraj odległy. Także jest tam grupa
badaczy, która zajmuje się problematyką polską i zaczynamy z nimi nawiązywać kontakty. Zmierzamy do otwarcia i stworzenia możliwości penetracji archiwów w Kazachstanie, których, o ile mi wiadomo, to chyba jeszcze nikt w Polsce nie spenetrował. I tego typu działania, jeżeli weźmiemy pod uwagę no nie tylko ujęcie komparatystyczne, ale to, co tworzyły te okupacje, czyli można powiedzieć to spotkanie narodów gdzieś tam, w miejscach deportacji, w obozach. Jeżeli zaczniemy działać tą metodą, jeżeli zaczniemy działać, badać te właśnie wspólne wątki, które nas łączą z innymi państwami, z badaczami z innych krajów, to możemy stworzyć takie wspólne pole badawcze i także ci badacze, bo już nawet kiedy byłem na ostatniej, w tym roku w maju na konferencji w Kazachstanie, to już pierwsze zgłoszenia dotyczące problematyki Polaków w Kazachstanie już do naszego czasopisma, do naszego wydawnictwa, przepraszam, czasopisma, bo pan profesor Mazur zaproponował ostatnio, żeby w recenzji drugiego tomu, żebyśmy my pomyśleli o przekształceniu naszego wydawnictwa w czasopismo i trochę mi się to zakodowało w głowie, ale już pewnego rodzaju no, jaskółki tej współpracy międzynarodowej zaczynają tutaj się pojawiać. Także myślimy o tym, ale no, mogę powiedzieć tylko krótko odpowiadając na to, że no nie od razu Kraków zbudowano. My zaczynamy, ale na pewno my też liczymy na ten wymiar międzynarodowy. Chcemy zapraszać, o czym nie powiedziałem, zapraszając tutaj wybitnych badaczy okupacji sowieckiej do zgłaszania tekstów do naszego wydawnictwa, że zamierzamy też współpracować z badaczami z innych krajów. Między innymi jednym z prelegentów miał być dr Gurjanow z Moskwy, znany oczywiście, tylko po prostu no, nie był w stanie przyjąć tego zaproszenia, ponieważ był zaangażowany w wydawnictwo poświęcone zbrodni katyńskiej. Także myślimy o tym, myślimy, żeby się otwierać na i tematykę, która nas łączy z innymi państwami, z innymi badaczami, chcemy tworzyć pomost z tymi innymi historiami, geografiami, które szczerze powiem są dla nas często w ogóle nieznane. My naprawdę nie wiemy, że gdzieś w Kazachstanie publikowane są prace dotyczące obywateli polskich na terenie Kazachstanu i chodzi też o to, żeby rozwijając te badania właśnie zasypywać te, tworzyć pewne mosty między pewnymi obszarami badawczymi, które trochę żyją własnym życiem. Ci badacze w Kazachstanie nie znają języka polskiego, nie znają polskich źródeł. Korzystają wyłącznie z akt NKWD, co też jest ułomne. My z kolei, pisząc na przykład o Polakach w Kazachstanie, wykorzystujemy wyłącznie polskie źródła, ponieważ no nie mieliśmy możliwości penetracji tamtych archiwów. Także to jest jeszcze przyszłość i mam nadzieję, że postaramy się w każdym razie, żeby nasze pismo nie było tylko takie internalne, literalnie ograniczone do okupacji Polski, ale też miało te, otwierało się na różne te strony świata i między innymi temu też służą te omówienia publikacji ukazujące się i na zachodzie, i na wschodzie, które mają przybliżyć też i punkt widzenia innych badaczy z różnych tych krajów i pokazać, co się tam dzieje, zarówno jeśli chodzi o opracowania, jak i wydawnictwa źródłowe, czasami wprost kapitalne, które powinniśmy po prostu znać, a które jeszcze nie funkcjonują. Przepraszam, że przedłużyłem, ale... Wszystko powiedziałem. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać... O, widzę, że pan profesor Król się zgłosił, także... Rozumiem, że mamy trochę czasu do godziny 19, tak? Także nie musimy się bardzo jakoś tak ograniczać. Do 18.30, dobrze. Ja bym chciał być dobrze zrozumiany. Oczywiście zdaję sobie sprawę z proporcji. Co innego okupacja niemiecka i radziecka, też sowiecka, co innego litewska, czy incydent z przebywaniem Słowaków na Podhalu, ale to akurat są te obszary, które wymagają naszej uwagi, ponieważ przez wiele lat były zapomniane, stanowiły obszar tabu. Ja rozumiem, że jest taka jeszcze kwestia poprawności z przywołaniem współczesności, no ale to nas chyba nie powinno paraliżować, jeśli chodzi o pewne kwestie. I druga rzecz natury technicznej. Chciałem powiedzieć, jako człowiek dotknięty
naukometrią. Znają Państwo takie określenie? Naukometria albo jarzmo liczydeł z punktu widzenia dorobku naukowego. Teraz wszystko się wszystko jest poddane punktacji. Wszystko się na te punkty przemierza. I patrząc praktycznie na taki tom, to młody człowiek, który zabiega o tytuły, a więc i o dorobek, od razu się zastanawia, ile punktów dostanie za swój artykuł w tym. I chcę powiedzieć, że za ten tom to będą 4 punkty. Ale jak nazwiecie drugi tom, tom drugi, to już nie będzie żadnego punktu. To jest tak pomyślane perfidnie. I sugestia jest taka, ale tylko z tej perspektywy, no bo przecież, mój Boże, nie możemy się kłaniać okolicznościom i brać pod uwagę wszystko to, co nam podyktują urzędnicy ministerialni. Sugestia byłaby taka, żeby to nazywać nietomowo, żeby w ten sposób pozyskiwać młodych badaczy. To wtedy oni znowu dostaną 4 punkty. To brzmi jak anegdota, ja rozumiem uśmiech na Państwa twarzach, ale to jest rzeczywistość. W tej chwili tak to wygląda, że musimy się w instytutach naukowych gimnastykować i ciągle przeliczać. Domyślam się, że te tomy będą skierowane również do młodych badaczy, którzy będą stawiali pierwsze kroki, czy też drugie, w kierunku doktoratu i tak dalej, i tak dalej. I do tego wszystkiego będą potrzebne punkty. I proszę mieć świadomość, że część z potencjalnych autorów będzie się przyglądać takiemu tomowi również przez pryzmat, a ile ja za to dostanę punktów. Już nie honorarium, tylko punkty. Może by się dało znaleźć jakąś ścieżkę koło drogi, która by wypośrodkowywała to, bo mówię wam, drodzy koledzy, że jak to będzie się nazywało tom drugi, to ten drugi punkt już nie będzie miał żadnej punktacji. I tom trzeci również, bo to jest tak pomyślane niestety. Dziękuję i przepraszam za tego rodzaju uwagi. No tak, troszeczkę nas przestraszyła ta opinia. My oczywiście każdy z tych tomów będzie rzecz jasna odrębny całkowicie. No tak to wydawnictwo jest pomyślane. Nam to się wydawało oczywiste i wydaje nam się, że oczywiste to też jest dla odbiorców, że każdy tom jest całkowicie odrębnym wydawnictwem. Zachowujemy tylko ciągłość. W takim sensie, że ten jest pierwszy, potem będzie drugi, tak żeby jeden od drugiego oddzielić, tylko tyle, to czysto formalna sprawa, natomiast to są zupełnie różne książki połączone jak gdyby tytułem jednego projektu. No nic, no, zastanowimy się jak to rozwiązać. Ja jeszcze tylko dopowiem tutaj jedną tylko drobną zupełnie rzecz dotyczącą tych okupacji, ponieważ i pan profesor i Piotr poruszyli ten problem tej liczby mnogiej, to dlaczego pod okupacjami to wydawnictwo takiego tytułu nie nosi, to już Sławek wyjaśnił. Natomiast w wypadku tego epizodu jednak okupacji słowackiej, okupacji litewskiej, nikt z nas tego nie banalizuje, ale wydawnictwo jest wydawnictwem naukowym i jednak zakładamy, że nasi odbiorcy, którzy będą rekrutowali się, no tutaj nie mamy złudzeń, ale też kierujemy je przecież nie do powszechnego odbiorcy, tylko do zawodowych historyków przede wszystkim. Rzecz jasna to wiedzą, to znaczy innymi słowy my nie musimy każdego takiego detalu wyjaśniać. Chodzi nam o to, że Polska znajdowała się pod okupacją i to określenie okupacja, tak jak dr Kalbarczyk powiedział, traktujemy jako pewne zjawisko, które zamyka się między wrześniem 1939 roku, i tutaj ten koniec jest ciągle jeszcze dyskusyjny. No,
zakładamy, że kończy się ta okupacja wraz z końcem wojny, ale nawet między nami trwają dyskusje, czy jest to koniec polskiego państwa podziemnego, czy może amnestia z 2 września, czy może, bo i taka opinia jest, tak jak powiedziałem, no ten spór nie jest rozstrzygnięty i być może my się w ogóle kwestią tej periodyzacji zajmiemy w którymś z kolejnych tomów. Być może tą datą powinien być 30 stycznia 1945 roku, kiedy kończy się okupacja niemiecka, ale zaczyna sowiecka. No ale teraz pytanie, do kiedy ta sowiecka trwa i tak dalej, i tak dalej. Tych niuansów jest bardzo wiele i między innymi po to też to wydawnictwo założyliśmy, żeby ono było takim forum dyskusji nad także i takimi problemami. Także nie jakby... Nie chcemy tak do końca też wchodzić w dyskusję nad proporcjami między jedną a drugą okupacją. Znowu, zwracając się do zawodowych historyków, to każdy z nich wie, że ta okupacja sowiecka pierwsza to niespełna 2 lata, natomiast generalnie to pierwsze takie skojarzenie nasze z wojną, to zawsze, myślę, będzie jednak dotyczyło okupacji niemieckiej jako znacznie dłuższej i także i dlatego, że ofiary poniesione były znacznie tutaj większe niż w wypadku okupacji sowieckiej. To też ma, myślę, wpływ tutaj na nasz pogląd. Natomiast ja już zamykając jakby tę kwestię, chciałem jeszcze na jedną rzecz może zwrócić uwagę, bo może problem nie w proporcjach między tymi już okupacjami. Jakby myślę, że trochę wypowiadając się za doktora Kalbarczyka, myślę, że jemu i nam wszystkim chodziło trochę o to, że szereg zagadnień dotyczących okupacji sowieckiej w ogóle nie był badany, no, albo był badany bardzo, bardzo powierzchownie. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim dwa tematy. Zbrodni dokonanych przez Sowietów między 17 września a 6 października, czyli w trakcie agresji, zbrodni dokonanych przede wszystkim na wojskowych polskich, ale także i na ludności cywilnej. To jest zagadnienie niezbadane, my nawet nie mamy pełnej listy wszystkich ofiar imiennej sporządzonej, a przecież Instytut Pamięci Narodowej istnieje już 15 lat, dotychczas tutaj tej wiedzy nie mamy. I to jest jakby to pierwsze zagadnienie, na które zwróciliśmy uwagę, rozmawiając już w tym momencie, kiedy to wydawnictwo zakładaliśmy. A drugim jest, tak ogólnie ujmując, są to dzieje więziennictwa sowieckiego na okupowanych ziemiach polskich między rokiem 1939 a 1941, razem ze zbrodniczą, w cudzysłowie rzecz jasna, ewakuacją tych więzień po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Także to jeszcze tyle tytułem wyjaśnienia tej kwestii proporcji badań nad tymi dwoma okupacjami. Rzecz w tym po prostu, że i w jednym, i w drugim wypadku mamy ogromną liczbę, no to może zabrzmi banalnie, ale ciągle mamy ogromną liczbę zagadnień niezbadanych. I ja zresztą starałem się we wstępie do tego opracowania, wstępów niestety nikt nie czyta przeważnie, natomiast tutaj starałem się na tych kilkunastu stronach po pierwsze scharakteryzować dotychczasowy dorobek Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący badań nad II wojną światową i wskazać te obszary, które w ogóle nie były badane. I cóż, no to już każdy czytelnik sobie własne wnioski z tego wyciągnie, natomiast chodziło mi przede wszystkim o to, żeby zarysować jak gdyby takie cele badawcze dla tego projektu. I to we wstępie do tego tomu zrobiłem, czyli jak gdyby jest to też dla nas jakiś jeden w każdym razie z drogowskazów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przez moment podniosłem rękę, bo tak pomyślałem, oczywiście tutaj jest wywołana okupacja sowiecka i to oczywiście się powtarza, ale powiem tak, w dużym uproszczeniu. Na dzień dzisiejszy to, co zrobiliśmy,
to zrobiliśmy i tak naprawdę stanu wiedzy nie posuniemy dalej do przodu. Oczywiście możemy jakieś kwestie szczegółowe rozwijać, natomiast na czym polega problem? To nie jest przypadek, że kwestie represji nie zostały zbadane. Po prostu nie mamy dostępu do określonych źródeł. I póki nie będziemy mieli dostępu do źródeł, oczywiście można to robić poprzez metodę pośrednią, docierać do rodzin ofiar, odtwarzać. Natomiast póki nie mamy dostępu do źródeł NKWD, tak naprawdę nie posuniemy tej wiedzy, jeśli chodzi o okupację sowiecką. Oczywiście jest jeszcze sporo tematów, które można by było poszerzyć, ale to, co nas najbardziej interesuje, czyli kwestia represji, moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie jest do posunięcia. Dam przykład z ostatnich miesięcy. W lipcu w Mińsku odbyło się posiedzenie na wniosek naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak zwanej Komisji Trudnej Polsko-Białoruskiej. My jako Białystok oczywiście chcemy aktywnie tym uczestniczyć. No i jak wygląda sytuacja? Strona białoruska mówi, no tak, możemy rozmawiać o wspólnej historii, nawet o historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, co z ich punktu widzenia jest dużym ustępstwem. Natomiast u nas dwie sprawy. Odrobinę do przodu. Lista katyńska i kwestia obława augustowskiej. Absolutnie. Takie tematy to nie są tematy dla historyków i my nie posuniemy tego do przodu. I to jest ta bariera, z którą niestety, której nie przeskoczymy. To jest zupełnie co innego, jeśli chodzi o archiwa niemieckie. I póki to się nie zmieni, nieprzypadkowo jest tak, że właśnie mamy pewne tematy opracowane, a o niektórych tematach wiemy tyle, ile wiemy i na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, nie będziemy więcej wiedzieli. Dziękuję. Jeśli można, ja mam jedno pytanie, bo historia nie składa się, powiedzmy sobie, z takich wydarzeń jak Lista Katyńska, czy Obława Augustowska, czy jeszcze tam no, kilka innych podobnych wydarzeń. Natomiast w takim razie, czy są jakieś inne zagadnienia, co do których można się, no, w tym przypadku, jak rozumiem, z Białorusinami dogadywać? Bo ja rozumiem, że na punkcie tych dwóch nie da rady się dogadać. A czy co do innych jakichś problemów można się dogadać? Czy to jest kwestia specyfiki pracy w archiwach na wschodzie? To myślę, że wszyscy, którzy pracowaliśmy w archiwach na wschodzie, dobrze wiemy. Pamiętam jakieś spotkanie chyba sprzed dwóch lat z Dyrekcją Naczelną Archiwów Państwowych. Bankiet i dyrektor mówi, ale przecież mam podpisaną umowę z archiwami białoruskimi. Ja mówię, panie dyrektorze, pierwsza rzecz to nie wspominać o żadnej umowie. Prywatnie, dzięki własnym kontaktom jesteśmy w stanie dotrzeć do pewnych archiwów. Natomiast nie można powołać się na żadną umowę międzynarodową, bo to akurat odwrotnie działa, blokuje. I teraz, jeśli chodzi o archiwa białoruskie. Archiwa partyjne były udostępnione, są udostępnione. Czasami jest problem, bo oczywiście pamiętam przez dwóch lat sprawę, wracam do archiwum, w którym pracowałem. Okazuje się, że pani dyrektor zaczyna robić problemy i mówi, przyniesie teczki, ale oni wyselekcjonują. Ja mówię, no ja chciałem dostać inwentarz i sam wybrać teczki. No ale oczywiście to jest do przeskoczenia. Archiwa partyjne są otwarte, teoretycznie, mamy do nich dostęp i te tematy, które były w zakresie zainteresowania władz partyjnych, są do rozpracowania, natomiast to, co dotyczyło represji, niestety to jest kwestia dwóch rodzajów archiwów. Archiwa partyjne, które zresztą zostały nazwane archiwami społecznymi, czyli zajmującymi się kwestiami społecznymi, zostały odtajnione, przynajmniej w dużej części. Natomiast archiwa NKWD w ogóle nie mamy dostępu. Zresztą w tych archiwach partyjnych też czasami niektóre materiały są tajne. Nie ukrywam, że pracując, no, jak była cała teczka tajna, to oczywiście nikt nie przyniósł. No ale czasami były strony tajne. W związku z tym pamiętam lata 90. taka starsza pani zakrywała to kartką z pinaczami. No jeszcze nie było wtedy kamer. Jak pani wyszła, myślę, sprawdzę, co to takiego jest tajnego. Spinacze odchyliłem. Sprawdzam, co jest tajne. Że członek partii po pijaku, przepraszam, najmocniej pobił żonę. No to były sprawy tajne w systemie partyjnym.
bo to wtedy kompromitowało. Natomiast to nie są te materiały tajne, do których my myślimy. Także, bo to jest oczywiście, to są utajnione, zostało, wtedy to zostało na poziomie partyjnym. I to jest właśnie taki no, urok pracy w tych archiwach, ale wydaje mi się, że no, każde archiwa mają swój urok pracy, ten na wschodzie specyficzny. No, ale oczywiście są też plusy tej pracy. Dziękuję. Jeśli można tylko odpowiedzieć, to znaczy no, pan podniósł dwa takie najbardziej newralgiczne tematy, represyjne, że tak powiem, bo ja jak byłem na Białorusi, to z referatem dotyczącym ewakuacji więzienia w Berezweczu, to też usłyszałem, że no, w ogóle nie ma sprawy, dlatego że w ogóle nie można mówić o jakichkolwiek Polakach represjonowanych czy zamordowanych w czasie ewakuacji więzienia, o którego mówił pan profesor Głowacki, ponieważ w 1941 roku w ogóle żadnych Polaków czy obywateli polskich tam nie było, byli obywatele sowieccy narodowości polskiej, w ogóle całą sprawę zamknięto. Natomiast powiem tak, no, powiedzenie mówi, że kropla głaz drąży i dzięki temu, że uparcie drążymy to ten głaz od kilkunastu lat, to rzeczywiście to całkowicie się zgadzam. Nasza wiedza, która jest tworzona od okupacji sowieckiej, powiedzmy od 90 czy 89 roku, to jest po prostu, można powiedzieć, niebo a ziemia. Naprawdę wiemy już bardzo dużo, ale jednak wierzę, że coś się da zrobić i nie tylko, może niekoniecznie akurat w tych newralgicznych, najbardziej konfliktowych sferach, ale w innych. No, podam swój własny przykład, żeby powiedzieć, że jednak jakieś tam znaleziska można porobić, bo w listopadzie poprzedniego roku byłem w Moskwie i chyba jako pierwszy, bo jakoś nie znalazłem tam w ogóle żadnych wpisów w kartach, dotarłem do akt Komitetu do Spraw Szkół Wyższych moskiewskich, który akurat nadzorował Politechnikę Lwowską. I przebadałem te materiały, które moim zdaniem stanowią jednak jakiś nowum dla historiografii, więc być może w tych najbardziej newralgicznych kwestiach nie jesteśmy w stanie, na razie przynajmniej, póki jest taka władza, jaka jest i nic nie jesteśmy w tym stanie rzeczy zrobić, tego zmienić. Natomiast być może w innych takich mniej kontrowersyjnych kwestiach te badania możemy kontynuować. No, historia Polski pod okupacją, już kończę panie profesorze, nie jest tylko historią represji. Możemy badać inne kwestie, między innymi no, na bazie tych odnalezionych w Moskwie materiałów dopełnionych jeszcze przez akta, które są, jak mam nadzieję, we Lwowie. Zamierzam napisać artykuł o Politechnice Lwowskiej pod okupacją sowiecką z użyciem źródeł sowieckich, które, o ile mi wiadomo, jeszcze przez żadnego badacza nie były używane. Także myślę, że można te badania posuwać. No, wiem, że są tematy takie obecne, nie do przeskoczenia, ale no, róbmy to, co jest możliwe. Innej rady nie mam na tą barierę, którą nam stwarzają w tej chwili władze, które no, nie chcą znać prawdy o historii. Dziękuję bardzo. Ale jeśli można tutaj dorzucić parę słów. Ja uważam, że jest mnóstwo tematów, bo to, które są nieopracowane, które są niepodjęte i które warto podjąć, a nie są to tematy, że się tak wyrażę, represyjne. Bo cała masa rzeczy jest zupełnie niepodjęta, zupełnie nie... Zupełnie pozostawiona odłogiem. Natomiast mam wrażenie, że w takim przypadku dojście do archiwów, dojście do dokumentów może być łatwiejsze. To, co teraz opowiem, to jest przykład sprzed kilkunastu lat, więc może być już nieświeży, ale niemniej jednak właśnie kilkanaście lat temu w czasie konferencji w Archangelsku, konferencji pod tytułem właśnie katorga i zsyłka w północnej Rosji od XIII do XX wieku. Pani właśnie z Archangielska, która tam była, ponieważ jej ojciec Wołyniak został tam zesłany i tam już został, opowiadała, że ona w ogóle zdając sobie sprawę, że nie ma co nawet szukać, stukać do bram archiwów Federalnej Służby Bezpieczeństwa,
sięgała do zupełnie innych archiwów, mianowicie do dokumentów, do dokumentacji zakładów pracy, ponieważ obywatele polscy deportowani, jacy byli przywożeni tam, to byli zatrudnieni w tamtejszych zakładach pracy zajmujących się rąbaniem i przeróbką drewna. I w tej dokumentacji jest ogromna ilość informacji. Ile ludzi przyjechało, jacy, czym się zajmowali, gdzie mieszkali, kto zmarł, kiedy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to są te materiały, które mogą zastąpić niedostępne materiały NKWD. Jeżeli mogę, jeszcze chciałem tylko dodać, bo tutaj dostałem mikrofon, więc czuję się upoważniony, ale wiem, że już czas jest na ukończeniu. Tak a propos, chciałem tylko przyłączyć się do tego, do tej informacji o zakładach. Dokładnie w taki sposób w większości ustaliliśmy na Górnym Śląsku pracowników, którzy pracowali w ramach COP-u Jaworznickiego. Okazało się, że w kopalniach i w części zakładów innego typu zachowały się materiały, które nie były przekazywane do Archiwum Państwowego, właśnie tego typu, to znaczy kto, kiedy, gdzie był zatrudniony, leżały w szafach w tych zakładach pracy nieprzekazywane, więc rzeczywiście jest to taki materiał. Ale po tym takim pesymistycznym głosie o archiwach rosyjskich czy dawnych sowieckich, chciałem przytoczyć taką historię, która wydaje mi się optymistyczna, chociaż nie ma nic wspólnego z archiwami rosyjskimi, a dotyczy archiwów niemieckich, które teraz pokazujemy jako przykład tego, że nie mamy żadnych ograniczeń, możemy w nich spokojnie pracować. Tu zresztą profesor Król już mówił na przykład o tym, jaki był problem z dostaniem się do Koblencji wcześniej. Ale to nie chodziło nawet o polskie władze. To jeszcze w 89 albo 90 roku, kiedy się starałem o uzyskanie materiałów dotyczących funkcjonariuszy niemieckich różnego tam typu, to te materiały znajdowały się w rękach amerykańskich oczywiście, nie w rękach niemieckich archiwistów i trzeba było złożyć taki specjalny wniosek w ambasadzie polskiej, poprzez nich w dalem otrzymywało się te materiały. I wtedy otrzymywało się te materiały, tak jak pan profesor przed chwilą mówił, w tych białoruskich archiwach, to znaczy przychodził elegancki podoficer w wyjściowym mundurze w takiej placówce w Dalem, przynosił kosz plastikowy z tym, co on uważał za stosowne do przyniesienia. Nie dostawało się żadnych inwentarzy ani żadnych teczek. Wystarczyło raptem 10, a licząc do dzisiaj 25 lat i mamy sytuację diametralnie różną. Może rzeczywiście w tych archiwach co najmniej białoruskich, ukraińskich będziemy mieli tę sytuację nie znowu aż taką tragiczną przez cały czas. Wydaje mi się, że to jest duża ta zmienność w czasie. Oczywiście zależy to od polityki, ja mam tego pełną świadomość, ale pesymistą tutaj aż takim wielkim bym nie był, nawet jeżeli by to nie miało dotyczyć już mojego pokolenia i badań związanych z perspektywą 10-15 lat. O ile się nie mylę, w tym okresie Jelcyna ten dostęp był zupełnie inny, na przykład jeżeli chodzi o archiwa rosyjskie, więc tutaj może nie należy aż tak pesymistycznie na to patrzeć i kiedyś też przyjdzie podoficer w mundurze wyjściowym, już nie amerykańskim, tylko rosyjskim i przyniesie te materiały. Także tego typu refleksja mnie naszła przy okazji tego, że archiwa, zawsze zresztą były problemy z archiwaliami, to jest codzienność historyka. Nie ma takiego archiwum, który daje wszystko, jeszcze w dodatku uporządkowane nawet polskie archiwa państwowe. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dyskusji. Dziękuję wszystkim prelegentom. Cieszę się, że na koniec padło mimo wszystko taka bardziej optymistyczna wypowiedź i zapraszam na obrady jutro.